jak usunąć silikon i wykonać nowe silikonowanie w łazience. Potrzebne nam będą preparat do usuwania silikonu, zestaw naprawczy do fug i silikonu, silikon sanitarny, wyciskacz do silikonu, taśma malarska i fugówka. Pracę zaczynamy od mechanicznego usuwania silikonu. Przeznaczonym do tego narzędziem staramy się oczyścić szczelinę na tyle, na ile jest to możliwe. Usunięty silikon zmiatamy z powierzchni umywalki. Na pozostałości, których nie wybraliśmy mechanicznie, nakładamy preparat do usuwania silikonu. Energicznie wstrząsamy butelką z preparatem i dokładnie rozprowadzamy go za pomocą pędzelka załączonego do zestawu. Czekamy około 15 minut, aż preparat rozpuści silikon. Po tym czasie precyzyjnie usuwamy pozostały, rozmiękczony silikon. Szmatką z odrobiną detergentu dokładnie czyścimy szczelinę oraz powierzchnię wokół niej i pozostawiamy do wyschnięcia. Teraz taśmą malarską zabezpieczamy kafelki. Nakładamy nowy silikon i wygładzamy go fugówką. Bezpośrednio po tym usuwamy taśmę zabezpieczającą, a silikon pozostawiamy do wyschnięcia. Gotowe! Subskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco ze wszystkimi tajnikami majsterkowania.